mówili, scenariusz nam około 2 godziny. No, tyle nam zajmie. 2 godziny. No widzę, że pociąg regionalny się od nas oddala nawet. Była część SBL po prostu. Na tej tutaj się wydarzyło. Godziny do przewidziane przy marcu 80. No, dobra. Gdzie no, zanim jeszcze dojedziemy do Chładowic Towarowych i zanim jeszcze pojedziemy luzem do Chładowic Zachodnich, już jest dużo czasu minie. No, jeszcze dużo czasu minie, chociaż nie wiadomo, czy będziemy się wracać do Chładowic Zachodnich, bo to wszystko zależy od losowości scenariusza, jak to jest napisane w opisie scenariusza. No i się będziemy wracać, to 2 godziny będą. Jeśli nie będziemy wracać, to może być trochę mniej niż 2 godziny. No i w każdym razie około 2 godzin. Więc nie będziemy aż tak nie wiadomo jak szybciej. Tak, ja to na tym było za dużo piwa. Pewnie. To też pewnie jest powód tego. Ja na przykład po wypiciu alkoholu nie robię transmisji na żywo. Właśnie dlatego, bo człowiek nie jest do końca sobą. Aha, nie dość, że była jeszcze brat i jeszcze sąsiad. Ja polecam tego towarzystwa. Coś tam pan uważa, może cię pan pije, to cię pan pije. Ta różnica akurat nie robi. Ja cię pan pije. Ostre hamowanie, ostre. Nie powiem, że nie. W miarę blisko był ten semafor. No bo teraz tu wyjeżdża pociąg towarowy. Aha, rozumiem. No dobra, no i tak nie staje daleko od semafora. Sygnał widzę, więc myślę, że jest w porządku odległość. I się raczej nie będzie tego oczepiał. To jest chyba najdłuższy skład, jaki prowadzę w maszynie do tej pory. To znaczy, że dlatego trochę inaczej mi się hamuje. Tym, no jednak im dłuższy skład, tym gorzej.
Niech hamuje. Przejdzie tu skład towarowy, nie? Na 40. Naciągnij pan, naciągnij. Wiem, że na oporowej się nie powinno tak wysoko trzymać. Na bezoporowej można, na oporowej się nie powinno. Dobra. Niech będzie. Zjeżdżamy na bok, podróżujemy hamową i zaraz widać pewnie dostanę wyjazd. Może, że do kładowisk towarowych można tylko tym torem wjechać. O. Chyba tak to było, nie? Bo jak tym regionalnym jechałem, to też miałem do tej wjazdu. Dać szybko na bok. No bo mi się tylko tak wydaje, że tak było. Jakiś stary kibel po lewo stoi. Twoje lata ma. Dobra, wagony wyjeżdżają za ten. Wyjeżdżają za tego robiątu. Ja zapomniałem, że przyjeźdźmy na to czerwone. A nie hamaj. Cieszę się bardzo pana szczęściem, panie Sejmonie, że pan prowadzi. Naprawdę bym nie wyhamował przed semaforem. Na wodowisk towarowy tylko jeden tor skrajny, prawda? Dokładnie tak. Czyli się nie pomyliłem. Tu jest jeden mały problem. Bo ten tor jest zajęty. Przez Orion Polej. Ja dziś tutaj dziwne ładunki on wiezie, co to jest? Co to jest? Transformator? Nie. Jakimś kominem tu na górze. Co ja żebym zrobił, że ja bym się tam przeniósł? Do działu technicznego, to ja nie wiem. Mam nadzieję, że to teraz nie było za ostre hamowanie. Widziałbym pan? Bardzo dobrze. Pan manewry robi, z tego co widzę. Nie, ale tym towarem to nie hamujemy. Nie, 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 nie. A pan mi wyjazd zablokuje. To nie może tak być. No, niech pan tam podciąga pod sam semafor.
mamy wody ci sowianka? Gdzie jest? Co to się dzieje? Chcę jechać. Czemu nie mogę? Co się wydarzyło? Wagon był zahamowany? Dlaczego jeszcze nie grali? To jest nie tak. Radio. Radio było. Było wyłączone. Nie każą mi zwiększyć. A na tych TikTokach, ojej. Ja nie wiem, co się wydarzyło. Panie, wysoki rozruch. Co jest nie tak? Czemu to nie chce jechać, panie Mati? Może pan wie? Maszamy do dyżurnego i oględziny składu? Może jak tam się przez przypadek przeniosłem? Coś się zepsuło? Jeszcze raz, do tyłu spróbujmy. Nie no, do tyłu się poruszył, nie? Widzieliście to? Jakiś błąd w maszynie był. To był jakiś błąd w maszynie, gdzie musimy po prostu zmienić kierunek jazdy do tyłu i dać kierunek jazdy do przodu z powrotem. Już wszystko zaczęło działać prawidłowo. Taki był problem, nie? Ty. Ciekawe. Jakby nie wykryło, żeby jazdę do przodu. Już niski rozruch, nie potrzebuję wysokiego. A jeżeli teraz naprężył ten skład, widzicie, normalnie całe 4 km jest różnicy pomiędzy ostatnim wagonem a przednim. Tak uderzają o siebie, tragedia. Naciągnijmy w taki sposób. Będzie dobrze. Się ciemno zrobiło swoją drogę. Dziesiąt sześć powinienem być we władowicach towarowych.
Więc z tego wychodzi, że jedziemy punktualnie. Prawie. Może tam z 5 minut szybciej będziemy. No i no to to zła usterka, nie? To coś. Różne rzeczy, nie? Się wydarzyły. Dziwnie jedziemy, nie ten tor? Czemu nie ten tor? No tak nam podali wyjazd. Jak nam podali wyjazd, to tak jedziemy, nie? Ja tam nie wiem. Ja nie dyżurny. To w ogóle pociąg jakiś stoi, wyjeżdża, nie? Najczęściej dyżurny puszcza lewym sklejnym do Błodowic towarowych? No widzi pan. A dzisiaj nam się trafiło inaczej niż zazwyczaj najczęściej. Czy jak to by jeszcze inaczej umie? Wtedy nie blokujemy wyjazdu, no właśnie, teraz blokowaliśmy tego. Nie cóż, no może go tu jeszcze nie było i dyżurny myślał, że my tak szybko załatwimy sprawę. A my mieliśmy tą usterkę, nie? Bo może tego tu nie było i nas tędy puścił, a my mieliśmy usterkę. Musiał czekać biedny. Ale się udało. Nie będziemy się rozpędzać to do tych 70, bo bardzo, bo nie ma to sensu. Tutaj przed nami jest i tak 73, ten 40. Ruszyć po wzniesieniu do Włodowic zachodnich, zgadza się. No musiał, ale chyba sobie poradził. No, poradził. Nie można rozmawiać przez telefon podczas prowadzenia lokomotywy, panie Simon. Niestety. Ale nie można takich rzeczy robić. Jest to zakazane. I zjeżdżamy. A jesteśmy 5 minut przed czasem. Nik. Co tutaj się wydarzyło? No, wyłącznie szybki wysiad. Te światła mi się wydają, te semafory tak mało realistyczne, bo tak jasno świecą. A jak widziałem te semafory, patrząc się na przykład na stacji czy gdzieś, to one tak ciemno świeciły, że prawie nic na nie widać nie było. One tutaj tak jasno dają. Że już jest daleka widać. Nie wiem, czy idzie to jakoś zmienić, żeby to było bardziej realistyczny efekt. Może gdzieś się da w ustawieniach. Tylko ja nie wiem gdzie. Oczywiście. No
zawsze świecą jaśnie stare dzień. Oznacza, że w Gdyni mają stare semafory, bo świecą ciemniej. Z tego wynika, że tak jest. Ciężko mi ocenić. Nie jestem specjalistą od semaforów i od ich obsługi, które są nowsze, które starsze dokładnie. Dobra, spróbujemy delikatnie dohamować. Zobaczymy, na ile nam się to uda. No, udało się nawet. Co mam teraz zrobić, panie? Odpiąć pojazd prowadzący, tak? Odpinamy pojazd prowadzący. Ja trochę źle to zrobiłem. Najpierw trzeba zahamować skład. I dopiero teraz odhamować. Pewnie dałoby zmienić, ale wtedy część osób będzie pisać na forum, że za ciemno świecą. Ale to by było realistyczne, jakby ciemniej świeciły. Tak mi się wydaje. Już niektórzy nie chcą realnie jeździć. No. Nie chcą, żeby było jasno, wszystko widać, ale po co się męczyć z tym, co mają naprawdę w życiu maszyniści? Żeby było to jak najbardziej realistyczne. A podjąć dyskusję ze światłami lokomotywy. Dobra, miałem podany manewr. A pewnie te ramany w drugą stronę. Ja zgadzę się. Reflektor. Niektórzy piszą, że za ciemno, inni, że za jasno. Aha. No tak to niestety jest na tych forumach. Aha, czy jednak nie jedziemy do Włodowic Zachodnich? Rozumiem. Jednak zostawiamy się tutaj we Włodowicach Towarowych. No dobra. Jedziemy sobie do tej lokomotywy w takim razie. To jest przed nami i zgasimy naszą. Dobra, możemy się zatrzymać też 10 metrów od. Idealnie. Dobra, gasimy światło, przechodzimy do lokomotywy tej tutaj. Również gasimy światło. Wyłączamy sprężarkę, przetwornicę, wyłączamy wyłącznik szybki. Zestawy dajmy na osobową. Opuśćmy wszystkie pantografy. Wyłączmy oświetlenie przyrządów. Hamulca ręcznego niestety nie mogę zaciągnąć, więc zaciągniemy hamulec pomocniczy. I wyłączymy. Nie da się wyłączyć baterii. No
rzeczywistości różne nagi mają różną jasność reflektorów. Aha, takie buty. To fajnie, że jest to odzorowane. Mi się to podoba. Inaczej nowoczesne LEDy, a inaczej stare reflektory. No to na pewno. Mi się akurat to podoba, że jest to zrobione realistycznie. Dobrze, drodzy Państwo, ale tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy live w odcinek. W tym oto miejscu, więc komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie, zostawcie dzwoneczek. Ja się z Wami żegnam i widzimy się już w następnym odcinku. Na razie, cześć. Pa, pa.